Wszyscy krzyczą dookoła, jest niedziela 22 lutego. Za miesiąc dopiero wiosna, a tam za mną w tle kilkanaście osób próbuje przebić się do wody. Już za chwilę, bo o 15 została wyznaczona godzina na morsowanie w Kłobucku. Nie jest może aż tak bardzo zimno, ale niektórzy są poubierani jak należy jeszcze w zimę, więc myślę, że to wchodzenie do wody takie proste nie będzie. No ale śmiałkowie z Kłobucka, z niezależnej grupy biegowej, nasi kłobuccy morsi na pewno dadzą radę i za chwilę zobaczymy, jak wychodzi im pływanie w tych zimnych zakrzewskich odmętach. Idę porozmawiać z niektórymi morsami, zobaczymy, co mają do powiedzenia. Dzisiaj pierwszy raz do naszego zalewu w Zakrzewie ma zamiar oczywiście w zimowej aurze wejść szef niezależnej grupy biegowej kłobuckiej Grzesiu Dobosz. Powiedz mi, co cię skłoniło do tego, żeby zażywać kąpieli jeszcze jakby nie patrzeć prawie w połowie zimy? Znaczy przede wszystkim to coś nowego, nie? A druga rzecz, zdrowie. Zdrowie, jakieś tam są już dolegliwości w kolanach, stawach i tak dalej, a to podobnież ma pomóc jakiejś takiej rehabilitacji w dalszej sprawności, nie? I dlatego tu przyjechałem. Druga to taka ciekawość, nie? No, lubię nowe wyzwania, lubię adrenalinę i myślę, że sprawdzę się dzisiaj chociaż na 15, te 20 czy tam 30 sekund, nie? Czyli dzisiaj jest pierwszy raz, rozumiem? Tak jest, pierwsze wejście, nie? Myślę, że nie boję się tutaj trochę, jadąc miałem takie mieszane uczucia, ale na ten moment widzę, że woda jest bezpieczna, fajnie i coraz więcej nas tutaj jest i to właśnie cieszy, zadowala, nie? Myślę, że tutaj fajnie było podziękować Kasi, Mariuszowi, którzy są inicjatorami, pomysłodawcami tego, żeby tu właśnie w Kłobucku przy grupie NGB stworzyć właśnie grupę morsów, nie? Fantastyczna sprawa. Zaraz poprosimy ich tutaj do kamery, żeby nam powiedzieli coś więcej, skąd ten pomysł. Dziękuję ci i życzę ci miłego... Idę się właśnie rozbierać i zaczynam się powolutku rozgrzewać. W naszej fajnej, zimnej wodzie. Bardzo dziękuję, Maćku, bardzo dziękuję. Dzięki. Słuchajcie, nie no, dwa najważniejsze morsy w Kłobucku. Kochani, powiedzcie mi, jak to się stało, że taki pomysł w Kłobucku, żeby wykorzystać zalew nie tylko latem, ale i zimą, bo jakby nie patrzeć, to prawie połowa zimy, a tu przerębel dość ładny wykuty i za chwilę będziecie tam do tej wody sobie po kolei wchodzić. Ach, no więc tak, jesteśmy sportowcami, jesteśmy osobami aktywnymi i dobrze wiemy, że takie morsowanie ma wiele zalet. Są to zalety zdrowotne i takie właśnie, które my możemy wykorzystać jako sportowcy, tak, szybsza regeneracja mięśni i tak dalej. No i tak pomyśleliśmy sobie, że skoro mamy tam piękną plażę, ten piękny zalew, no to dlaczego by nie utworzyć grupy morsowej w Kłobucku? Ale pierwszy raz był strach, że nie wiadomo, co to będzie? Pierwszy raz wchodziłam sama tutaj, bo jak stwierdziłam, że jak nastawiłam się pozytywnie na morsowanie i jak nie wejdę dzisiaj, to potem może być ciężko, więc pierwszy raz wchodziłam sama. Drugi raz wchodziłam sama, ale już stwierdziłam, że najszybciej zachęcę ludzi, jeżeli coś wrzucę zdjęcie na portal społecznościowy i w ten sposób. Na Facebooku i od samego patrzenia było już zimno. Ja w tym czasie morsowałem kolegów za granicą, w Częstochowie u zmorsowanych. Tam byłem u nich dwa razy właśnie wtedy, kiedy Kasia wchodziła sama tutaj do wody i trzeci raz jakoś tak Kasia... Tak, i trzeci raz już się udało mi rozkręcić w tym wrzucaniu tych zdjęć. Postanowiliśmy coś można u nas pchnąć u nas. Dokładnie. No, patrząc tutaj na ilość dochodzących osób, no chyba akcja się naprawdę udała i myślę, że warto było. Więcej osób wchodzi do wody. 3 tygodnie temu było nas 4. 8? 8, ostatnio było nas 12, a dzisiaj myślę, że dobijemy do jakiejś 15 być może. No. Ogólnie takim moim celem jest to, by zmobilizować 20 osób tutaj z regionu kłobuckiego do morsowania, przynajmniej w tym sezonie. Następny sezon może będzie ambitniejszy. Naprawdę jest dużo osób, które morsują same gdzieś tam też po kątach i ta akcja pokazuje też to, że mogą morsować razem z nami, tak? Ja dzisiaj przyznam się, przypomniałem sobie, że kiedyś zdarzyło mi się tutaj wejść
zimą, ale miałem wtedy chyba, nie wiem, z 15-16 lat i od tej pory nie próbowałem. Już mnie tutaj dzisiaj namawiano, ale chyba dzisiaj tego nie zrobię. Może kiedyś się dam namówić. Namawiamy teraz wszystkich z okolic do morsowania. Namawiamy wszystkich, niech przyjdą, sprawdzą, zobaczą, później podają decyzję, ale naprawdę po pierwszym razie idzie się drugi raz, potem trzeci, a potem się tak człowiek wkręca, że jak już się rozgrzejemy, z nami. Przeprowadzamy wspólną rozgrzewkę, jak już się rozgrzejemy i jak już rozbierzemy się, a gwarantuję, że wtedy jest takie uczucie nie dyskomfortu, a komfortu, nie czujemy tej różnicy temperatury, jak jesteśmy rozgrzani i wejdziemy raz do wody, wytrzymamy te 30 sekund do tam 2 minut na pierwsze wejście, to na pewno każda osoba, która to zrobi, wróci tutaj. Gwarantuję. Ja jako tako nie chorowałam po morsowaniu. Gorsze różnice temperatur są naprawdę latem. No bo to człowiek jest bardzo rozgrzany i też chodzi do temperatury, która jest, ta woda ma 15-16 stopni, to jest duża różnica temperatur. Zimą tego aż takiego wielkiego szoku nie ma. Moi drodzy, ja wam życzę, żeby zebrać tą 20 w Kłobucku, a może więcej. No i oczywiście życzę jak najlepszych wrażeń w tej naszej zakrzewskiej zimnej wodzie dzisiejszej. Dziękuję za wywiad i myślę, że jak będziecie jeszcze dalej tą akcję ciągnąć, to będziemy się tutaj pojawiać co jakiś czas, żeby pokazywać mieszkańcom Kłobucka i okolic, że warto do was dołączyć. Wielkie dzięki. Również dziękujemy, zapraszamy. Zapraszamy. No i jak państwo widzą, chętnych do kąpieli w Zakrzewskim Zalewie jest coraz więcej, do zimowej kąpieli. Ambitny plan mówi o 20 osobach w tym sezonie, na przyszły sezon może nawet i 40. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, ale jak znam ludzi z niezależnej grupy biegowej, są zdolni do wszystkiego i za chwilę tutaj się może okazać, że przyjdzie nam się wykąpać połowa mieszkańców Kłobucka. Dziękuję, zapraszam do oglądania tej fantastycznej kąpieli 22 lutego 2015 roku. Już minęła 15, więc za chwilę morsy będą wchodzić do Przerębli. Pierwszy morz już w wodzie. Ale ja myślę, że to chyba jest tak w miarę ciepło, jak się tak z siekierką jeszcze popracuje. Jakie wrażenia? Super, rewelacja. To jest to, co morsy najbardziej lubią. O. Jest i drugi morz. Jacku, jak tam w wodzie? Dosyć ciekawie. Zapraszamy do środka. Wcale nie jest tak źle, jakby się wydawało. Jakby coś, to wyrąbiamy więcej. Zawsze możemy mieszkanko poszerzyć. Nadchodzi następny bors. O, widzisz, tego było potrzeba.
Tak jest. Jaka tam temperatura dzisiaj? Jest 22. Super. Tak, będziemy mówili zabrane. A tam na zdjęciach było tyle focek, jak powiem, co to? Jeszcze przebierali, zaraz przyjdą. Jakieś specjalne kreacje chyba są. Czy te rękawiczki naprawdę pomagają? Pomagają, bo tu nie ma mięśni i marzy. Bardzo pomagają. Wodek, skakuj, skakuj! Bo zagrzejemy wodę, Wodek, skakuj! Bo się ociepli. Są mi foczki, zapraszamy. Chodźcie dziewczyny, bo kobiety są gorące, zaraz będzie cieplejsza woda. O, Monia idzie, brawo Monia. Chodź, jak tu jest fajnie, nie trzeba nawet się przychylać. Uwaga na łańcuch w wodzie. Uwaga na łańcuch. Bo jest łańcuch na wodzie. No to teraz już poszło na całość. Marecki, jak wejdzie więcej ludzi, zrobimy ura. Co? Dobijesz mnie, Tomek? Dobijesz mnie, gdzie jest Łopodobu? Gdzie prezes naszego klubu? Dobra, jest fajnie. Czy ktoś liczy, jaki jest stan statka? Wiemy, jeszcze raz. Słuchajcie, proponuję tam się odwrócić. Na razie 11 morsów w wodzie. Do góry wysko. Jeszcze raz, bo chyba nie zdąży. 12 mąż idzie. Super! Marek się spóźnił. Musisz? Nie uważaj, żeby jakaś... Uwaga, 10 sekund, czy to pierwszy raz mogą wychodzić. A ci co, trzeci raz? Ja już dość. Teraz mija 30 sekund. Dobra, 45. Przebiegnijcie się, Andrzej. Dobra. Chodźcie z powrotem. Nie, jak jest się zimna, to lepiej. Ja będę 30 sekund. Nareszcie prezes dołącza do pozostałych. Chyba to coś bardziej takiego zimnego, nie? Ogólnie wspaniale. Chodź dalej. Chodź, bo to jest działa. Ale woda podgrzewana. Woda podgrzewana. Mamy już ciosy, no. Nie tak jak robisz. Minęła. Prezes musi już niestety nas opuścić. Słuchajcie, nikt biletów nie sprawdza, to jest jedyna okazja. No naprawdę na basenie. Z Afriką. Mijają dwie. Proszę? Dwie. Marek, wychodzimy. A to ja zostawię się. Powinien się zanurzyć, bo okolenica będzie już taka nierówna, nie? No. Chociaż barwy będą biało-czerwone. Głęboko, bo będziemy biało-czerwoni. Dzisiaj jest ciepło, nie? Ciepło. Tomek, sobota jestem u siebie. Zobaczymy. Nie, no bez tego to normalnie, jak bez ręki. Dobra, ja wychodzę. Musi być. Przelecisz. A ty to na ile? No, teraz już jest lepiej. No nie wiem. No. 4, 5? To poczekam na was, no przecież sam nie będę wychodził, nie? Ciepło. Kapitan ostatnio zejdzie z pokoju. Nie, to ja tu nie jestem kapitanem, to jest prezes, to prezes. No ale prezes tak, tylko że prezes był dzisiaj pierwszy raz i musiał już opuścić, ale... Tak zrobiłem takie nie tego, bo jako gość pierwszy wszedłem na rybaczą pewnie. No, pewnie, znamy się. Goście przodem, nie? Tomek, zagrzałeś wodę. Cokolwiek to znaczy. Minęły trzy. Wy jesteście już trochę duże, bo ja przyszedłem tak. No, to ja po was też. Nie, to nie chodzi o bicie rekordów. Po prostu schłodzić się, ale nie wyziębić. Wyziębienie to jest do niczego. To potem katary i takie tam inne. Nie, fajnie. Najgorsze tym pierwszym razem było gorzej. Pierwszy tak bardziej odczuwał się zimno. Się odczuwał. Chociaż banan był. Fotografa jeszcze co, dajcie do góry ręce, bo tak to nic się nie dzieje. Za łapki wszyscy i skaczcie trochę, bo nic się nie dzieje, no, w tej przerębli. I fala, fala. I fala. Molo zniesiemy. I molo. Tak, żeby ktoś się nie potknął. No, no, tak, tak, jest 4 minuty. Tak. Dziękuję. Dobra. Dzięki. No. Dzięki. No, tylko brawa pozostają, moi drodzy. Tylko brawa. Dziękuję. Jeszcze? No tak, no ja się go na to. Kiedy? Co to? Do tej godziny? Do tej godziny? No co, nie wiem, nie wiem. Nie, nie do kolacji, no. Nie, bo ja nie wiem, kiedy kolację będę miał. Nie będę dziękował. Dobry jest. Ale taki miękki.
Nie, taka gadka, zobacz. Jest co bardziej. Jak widać, nie samo wchodzenie do wody jest ważne, ale to, co się później dzieje, też. Ludzie są na kolację, na podwieczorek, na kawę, a właśnie no. Może nie takie uczniek wiesz, no. Nie, nie tak wiemy, ale tak się wiesz. Hej! Gdzie jest ten łańcuch? Ale nic nie jest. Tu jest, uważaj, tu. Tu jest łańcuch. Paleni? I to będzie chyba wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze morsowanie. Jak było widać, widzów było dzisiaj bardzo dużo. Ciekawie było. Nie wiem, kiedy ja się zdecyduję, ale zapraszam wszystkich chętnych do śledzenia strony Niezależnej Grupy Biegowej. Tam na pewno będą informacje, kiedy można będzie dołączyć do nich wszystkich. Dziękuję i naprawdę było fajnie. Widzę mistrzów trzeciego planu. Do zobaczenia w następnej relacji z morsowania w Kłobucku. Kanał Zielony. Maciej Zielonka.